Cześć, a dzisiaj chciałem Wam nagrać w zasadzie filmik, powiedzmy, dla fanatyków zakładania tylko nowe wtryski, żadnych napraw i tak dalej, i tak dalej. Jakości produkcji, nie wiem, jakości nowych wtryskiwaczy. To jest wtryskiwacz od samochodu 1.6 TDI z silnikiem CYC, Wagoski, nie wiem, jakiś Volkswagen, co to jest, no nieważne. To są wtryski 03L130-277B. Jest to wtryskiwacz fabrycznie nowy. Był w samochodzie, powiedzmy, 20 km przejechał, 30 może, no. I tutaj wymieniony został przez taki warsztat w Łodzi. Jest to warsztat KRL Top Team Mechanika, pan Sebastian Stępień. Warsztat wymienił wtryskiwacz klientowi jeden, tak? Bo klient tak sobie zażyczył, że jeden jest uszkodzony, to jeden wymieniamy. I teraz puszczę Wam testy, jak wygląda praca tego wtryskiwacza fabrycznie nowego. On nie trzyma w ogóle parametrów, a pozostałe trzy wtryski były totalnie niewydajne, a ten jest bardzo bogaty w wydajność. Już włączamy test i zobaczcie. Lecimy z pierwszą dawką. To jest dawka maksymalnego obciążenia. Pokażę Wam dwie pierwsze, bo później to już nie ma sensu. Wtryskiwacz wydaje za dużą ilość paliwa. Wtrysk jest jako tako dobry, on wymaga po prostu poprawnej regulacji. Zrobimy to, ale to jest właśnie nowy wtryskiwacz. Nadal mamy ten sam wtryskiwacz. Teraz puszczamy drugą daweczkę, to jest daweczka emisyjna. Ta dawka też jest przekroczona zbyt wysoko i powoduje na samochodzie nadmierne zapełnianie filtra cząstek stałych. Nie może ona być w tym parametrze, którym tutaj zaraz zobaczycie, jest. Już startujemy. No to zobaczcie teraz. Dawka emisyjna. Również przekroczona. Z temperaturą silnika, temperaturą paliwa będzie jeszcze wyższa. I to jest właśnie dawka, która powoduje nadmierne zapychanie filtra cząstek stałych. I tutaj pozostałe trzy z tego kompletu, od tego nowego wtryskiwacza 03L130-277B. Wyłap się ostrość. Czekajcie. O, 03L130-277B i te wtryski są złożone już przeze mnie. One były niewydajne, czyli w stosunku do tego nowego wtrysku, który przekracza swoje normy dużo wyżej niż powinien, te były z kolei za niskie. Dlatego samochód stukał, pukał, źle chodził, szarpał i tak dalej. Także fajnie się trafiło, bo mogłem Wam pokazać, jak działają nowe wtryskiwacze, że to też jest loteria, trafi się 1 na 10, który będzie miał złe parametry i również będzie źle pracował, ale nie zmienia to faktu, że w tych piezoelektrycznych wtryskach trzeba sprawdzać całe komplety i nie wymienia się pojedynczo po jednym wtrysku, bo potem wychodzą cyrki. Ale fajnie, że mogłem sprawdzić nówkę sztukę, pokazać Wam, jaka jest jakość. Oczywiście wyreguluję go inaczej, tak żeby ten komplet był równiutki, ładny i założą chłopaki w warsztacie i to dopiero będzie sobie dobrze jeździło. Pozdrowionka.